Witajcie kochani, z tej strony ja, Marek Maru Majewski, mamy poniedziałek, co nie jest poranek, ale mimo wszystko jest to poniedziałkowy Maru porany, papa pa poniedziałkowy Maru Poranny. Witajcie serdecznie po przerwie ze snu zimowego, yy, wybudził mnie nie kto inny, tylko Greg Glassman, mój... Bardzo mało ulubiony kolega. Na pewno wiele z was interesujących się crossfitem, już coś tam słyszało, że coś tam Glassman gdzieś coś zrobił i przez to teraz się wszyscy na niego obrażali. Ja wam teraz próbuję wyjaśnić mniej więcej, co to się stało i co ja o tym myślę. To co ja o tym myślę na końcu, no bo wiadomo, nie każdego może to interesować. To sobie wyłączycie, a teraz się dowiecie, co się stało, co się stało. Najpierw powiem w skrócie, a potem to troszeczkę rozwinę. Co się konkretnie stało? Ogólnie się stało to, co pewnie już słyszeliście, czyli Greg Glassman powiedział, tudzież napisał, zrobił coś rasistowskiego i to się ludziom bardzo nie spodobało i oznaki swojego niezadowolenia teraz pokazują. Jak wyglądają oznaki niezadowolenia? No więc oznaki niezadowolenia wyglądają tak, że sportowcy i to tacy z absolutnej topki. Legendy wręcz tego sportu yy, rzucają teraz na fejsika czy tam na Instagram posty, w których mówią, że się jakby odcinają całkowicie od tego, co zrobił Greg Glassman, że nie chcą mieć nic wspólnego z tymi wypowiedziami. Wielu z nich mówi, że nie bardzo chcą mieć cokolwiek wspólnego z crossfitem, w tej chwili, yy, jako, jako marką, jako, jako firmą. Yy. Osoby z seminar Staffu, czyli osoby odpowiedzialne za szkolenia, te wszystkie lewele, które tam sobie ludzie robią jako trenerzy, rezygnują w ogóle z, z bycia członkiem seminar Staffu, właściciele klubów afiliowanych rezygnują z afiliacji oficjalnie. Piszą posty, że nie, już nie będziemy płacić za afiliację, bo nie chcemy być identyfikowani z, tym, z tą firmą w żaden sposób. Um, I spośród takich osób, um, oczywiście ja nie wymienię wszystkich, no bo nie jestem w stanie wszystkich sprawdzić, ale z tych osób, które ja śledzę, i mi się po prostu posty wyświetliły to tak na szybko Dan Bailey, Rich Froning, um, Sam Briggs, Matt Fraser, Fikowski, Kalipa, Ben Smith, Julie Fouché, która co prawda już w tej chwili nie startuje, natomiast ona jest w seminarstafie. stawie, um, Anitoris Dottir, Katrin Davis Dotir, Noah Olsen, Brooke Wells to są tych nazwisk jest dużo, dużo, dużo więcej to wszystkie te osoby i plus jeszcze inne wrzucały posty dotyczące tego właśnie że jak bardzo nie zgadzają się z taką linią przyjętą przez Grega Glassmana właściciela marki CrossFit i właściciela firmy CrossFit no ale trenerzy i, yy, i zawodnicy to jedno, drugą rzeczą jest to, że także sponsorzy yy, się wypieli, ponieważ no firma CrossFit jeżeli chodzi o organizowanie zawodów no ma swoich sponsorów yy, Reebok, yy, w tym roku Ribokowi miał się, czy znaczy kończy się Ribokowi w tym roku yy, kontrakt sponsorski na Gamesy i miały być negocjacje dotyczące tego w jaki sposób miałby Reebok być zaangażowany od przyszłego roku w organizację The CrossFit Games, no to już Ribok Powiedział, że nie będzie rozmawiać na ten temat, bo, bo nie, nie będą przedłużać kontraktu. Um, Rogue zapowiedział, że wywiążą się ze wszystkich swoich e, tegorocznych zobowiązań, no bo mają jakieś tam kontrakty popodpisywane. Natomiast jeżeli chodzi o przyszły rok i kolejne lata, to o ile no nie zamykają tutaj całkowicie współpracy, to że no, musi, że. Porozmawiamy w momencie, jak będziecie gotowi jakby to, to do Glassmana, że jak grzesiek będzie gotowy rzeczywiście tutaj się pierdyknąć w pierś. To oni, wtedy sobie, to oni wtedy sobie pomyślą, czy chcą dalej współpracować, czy nie. Rogue organizuje w tej chwili już zawody nazywające się Rogue Invitational. Wcześniej to było Rogue CrossFit Invitational chyba, czy jakoś tak. Gdzieś tam to słowo crossfit się pojawiało, więc już to słowo crossfit zniknęło z tych zawodów, więc to będzie po prostu Rogue Invitational. Kolejnym partnerem, który się wycofał, jest Romwod. Um, tak więc, to wszystko um, kupa pieniędzy. No zarówno jeżeli chodzi o afiliację, z tego co prawda ja sam nie znalazłem, tylko ktoś do mnie pisał, że chyba Crossfit Invictus um, będzie po prostu teraz Invictus, um, albo Invictus Fit nawet, nie wiem, jaką nazwę zmienią wycofuje się z afiliacji, a to nie jest jeden klub, bo Invictus to jest sieć, to jest, nie wiem ile w sumie jest Indictusów na świecie, kilkanaście, kilkadziesiąt, no pomnoście sobie nawet niech to będzie 11 razy 3000 dolarów rocznie, tak, no to to już trochę pieniędzy z tego jednego jakby tej jednej sieci, tak, od tego jednego właściciela, a tych klubów jest więcej. Sprawda Ym... prawda raczej w Stanach, pewnie w Anglii, może gdzieś w, w Kanadzie pewnie też, może gdzieś w Australii, no, w, w anglojęzycznych krajach, powiedzmy to, no nie wiem, bardziej zachodnich, w Polsce pewnie większość osób będzie miała wyjebane, tak, i tego nie, nie zrezygnują z tego powodu z afiliacji. Może z jakiejś innej, bardziej biznesowej, o czym też za chwilę będę mówił, ale tej raczej nie. No i taka była decyzja, taka była reakcja tych partnerów i sportowców, natomiast teraz dokładniej trochę skąd się wzięła taka zdecydowana reakcja? No bo powiedział coś rasistowskiego, no ale co konkretnie i w ogóle o co chodzi? Sprawa wygląda tak, że no tu są dwie rzeczy, tylko jedna z nich pojawia się w większości źródeł, to jest tweet, który napisał Greg Glassman, w zasadzie odpowiedź na inny tweet. To był Ten tweet, na który on odpowiadał, on dotyczył tego, że e, rasizm jest, w, e, tak w ogóle rasizm, jest formą e, choroby psychicznej, jakoś tak to było opisane, że to jest coś, coś tam, is, is a form of mental illness, jakoś tak, że to jakby, jakby na, nie mam zamiaru ani tego bronić, ani mówić, że tak rzeczywiście jest, po prostu mówię, że był taki tweet. Na Twitterze i Glassman na to tylko odpowiedział, że to jest Floyd 19, porównując takie myślenie do COVID-19. Wydawałoby się, że komentarz taki dosyć niewinny, natomiast to, to, że tak się może wydawać, to wynika głównie, o czym też powiem troszeczkę później więcej, bardziej z niezrozumienia tego, w jakiej sytuacji w tej chwili jest całe społeczeństwo w Stanach Zjednoczonych, jak bardzo na szpilkach oni tam wszyscy są. I głównie mówi się o tym tweetie. Główną tutaj rzeczą, na której wszyscy się skupiają, to jest ten tweet. Natomiast jeszcze jest druga rzecz, drugą rzeczą, która się pojawia tylko w niektórych postach u niektórych tych zawodników czy trenerów, którzy wrzucają swoje posty, jest screen listu yy, napisanego przez Grega Glassmana do pani Alisy jakiejś tam, niestety nie pamiętam nazwiska, yy, ale, Alisa Royce, Alisa Royce się pani nazywa, pani Alisa Royce jest yy, właścicielką klubu Rocket CrossFit, Um, I ponieważ CrossFit jako firma zawsze się przedstawiała jako taka bardzo inclusive. W sensie dla wszystkich everybody's welcome, hello, my friend, come here. Tak się promowali. Taka była jakby linia słuszna partii. Nawet był jakiś czas temu, tam ze 2-3 lata temu, były jakieś naklejki z logiem CrossFit w tęczowych kolorach i wielkie AWA, że po prostu się pchać do polityki. I ludzie mieli z tym problem. No, cały czas się promowali na taką bardzo progresywną firmę, a nie było teraz w sprawie tej, tego całego zamieszania, które w Stanach Zjednoczonych się dzieje w związku ze śmiercią Grega Floyda, nie, nie było żadnego stanowiska CrossFit HQ. Większość firm w Stanach, które w jakiś sposób się społecznie angażowały i właśnie mówiły o takich bardzo równościowych i inkluzywnych rzeczach wypuściły jakiś swój taki no takie, takie, jakieś swoje stanowisko w tej sprawie. Tak, a CrossFit HQ milczało. No i w związku z tym, że taka trochę była cisza w tym temacie, między innymi z tego powodu, nie tylko z tego, pani Alisa 3 czerwca napisała list do CrossFit HQ, i w linku do tego podcastu, znaczy Boże, w opisie do tego podcastu, jest link do takiego wpisu na blogu klubu Rocket CrossFit, gdzie pani Alisa sama opisała. Całą tą, dosyć długi jest ten wpis, tak więc no, jest, jest tam trochę czytania, ale bardzo jest tu tam super dokładnie pisane, ja to, to postaram się teraz troszeczkę skrócić. E, opisała z czego wynika niezadowolenie, e, jest to, tylko trochę dziwna tam jest sprawa, bo ona pisze, że ona pisała do jakiegoś Briana CEO, ale CEO CrossFit jest Glassman, który ma na imię Greg, a nie Brian, więc nie wiem o co kamon dokładnie, może to jest CEO Rocket CrossFit, no ale ona właściwie, nie wiem. Trochę to dla mnie było niejasne w takich szczegółach, ale nie są one dla tej historii jakoś szczególnie istotne. No i otóż pani Elisa napisała o tym, żeby wyrazić swoje zdanie na temat tego, jak powinno się zachować crossfit HQ w tej sytuacji oraz wyrazić niezadowolenie z tego, w jaki sposób działa ta firma na poziomie biznesowym. Szczegóły wyczytacie, wyczytacie w tym zalinkowanym opisie na blogu, ale ogólnie chodzi o to, że właściciele afiliacji płacą te 3000 dolarów rocznie i nic z tego nie mają. Ludzie na ulicy nadal nie wiedzą, czym jest CrossFit, czy w sensie każdy ma jakąś swoją wersję tego co to niby ma być. Nie mogą liczyć ludzie płacący za afiliację na, na nic w trakcie pandemii, kiedy wszystko jest zamknięte i nie działa. Ogólnie bardzo szczegółowo opisana jest nieudolność CrossFit HQ w byciu takim liderem zarówno w sensie biznesowym, jak i moralnym. To drugie brzmi nieco dziwnie może, ale właśnie ponieważ to co mówiłem wcześniej, CrossFit Incorporated od zawsze lansował się na firmę odpowiedzialną społecznie, taką zaangażowaną na firmę z misją, to jest to moim zdaniem zrozumiałe jak najbardziej, to stanowisko tej pani. W odpowiedzi na tego maila i dalej nie wiem, dlaczego ona pisała do jakiegoś Briana, odpisała jej, gra... ja czegoś tam nie rozumiem po prostu z tego, też y, musicie mi trochę wybaczyć, że ja to trochę po łebkach wszystko robię, ale serio, ja kompletnie nie mam czasu na nagranie tego podcastu, między innymi dlatego on jest tylko w wersji audio, a na YouTubie no, jest tylko plansza, bo po prostu no, nie mam czasu tego nagrać porządnie, ale żeby mniej więcej wam przybliżyć tą całą sytuację. Mm. Yy, więc yy, glasman jej pojechał w mailu, jakby odpisując na tą wszystko, całą tą jej historię, na, te jej, na ten jej punkt widzenia na to, co HQ robi źle, że ona jest chora psychicznie, że nie jest sumieniem moralnym crossfitu, żeby takie rzeczy wypisywać, że to, co robi, jest obrzydliwe i że on się jej wstydzi. Więc screen tego maila jest w tym zalinkowanym artykule i to, jak ja to opisuję, by nie oddaje tego, jaki no, słaby, obrzydliwy wręcz jest, delikatnie mówiąc, no bardzo nieelegancki. Jest ten mail. W sensie, jak się go czyta, to jest takie, no słabo, po prostu. No, no, no słabo to wyszło, po prostu. No Jak sobie jak zdecydujecie się na niego przyjrzeć, to sami zobaczycie. I z powodu tych dwóch rzeczy tak naprawdę, te dwie rzeczy się na siebie nałożyły i pewnie jeszcze kilku innych, które dzieją się gdzieś tam w tle, a o których nie wiemy, a które pewnie zaczną wypływać powoli teraz, no jeżeli ludzie tak się poobrażali w ogóle, no to pewnie to znowu jakieś historie dziwne wychodzić. Pojawiła się taka zdecydowana reakcja ze strony zarówno partnerów biznesowych, jak i trenerów i zawodników. I by the way Glassman przeprosił za ten tweet, uznając go za błąd, ale stwierdził, że nie był on rasistowski i wywód na temat tego, dlaczego, by, dlaczego był rasistowski, zająłby mi Godzinę albo lepiej, bo sprawa jest złożona, a wiedza na temat sytuacji społecznej w USA, w polskim narodzie, jest bardzo powierzchowna, tak samo jak wiedza dotycząca tego, to, sytuacji społecznej w Polsce, w Stanach. No, no, może u nas jest troszeczkę minimalnie lepsza. Więc właśnie, ymm, nie, nie chcę się teraz, jakby, skupiać za bardzo na tym. Wątku, no bo za dużo czasu by mi to zajęło, ale fakt jest taki, że wiele osób, w tym ja, uznały, że było to rasistowskie i w taki, a nie inny sposób zareagowały. Tak, by tylko tyle, żeby wyjaśnić skąd to się w ogóle wzięło. Tak, ten, 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 ten tweet. I dodajmy do tego wszystkiego to, co w swoim liście opisała Alisa. Tak, o, tych wszystkich, o tej całej nieudolności biznesowej wychodzi na to, że w Crossfit-eczki od dawna działo się coś niedobrego. Ogólnie można to skrócić do słabego zarządzania marką Crossfit, za użytkowanie której ludzie płacą pieniądze. Tak? Czyli, yy, no jeszcze mamy na. No, oczywiście, że musiałem zajrzeć na grupę Crossfit Polska, a na mojej ukochanej grupie Crossfit Polska, na moim ulubionym zbiorniku septycznym na Facebooku, już pojawiło się, ai, waj. Jaka to poprawność polityczna, okropna, a oni przecież tam palą i rabują i all lives matter i biali się niepotrzebnie biczują i czarni sobie sobie winni, bo by się za robotę wzięli. I z tych wszystkich komentarzy wychodzi tylko jak głęboki jest brak zrozumienia tego, co tam się dzieje. I nie teraz, co się dzieje, i, i nie tego, co się teraz w tej chwili dzieje, w tej sekundzie, ale co tam się dzieje od na dobrą sprawę kilkuset lat, yy, i tego wątku nie będę też teraz rozwijać, bo to bez sensu. I skończę na tym, że te zamieszki i palenie i rabowanie nie wzięły się z niczego. To też nie znaczy z drugiej strony, że ja je pochwalam w jakiś sposób, tylko po prostu zaryzykuję stwierdzenie, że rozumiem, skąd, z czego się biorą. I owszem, dla części ludzi to jest świetna rozrywka. Bo na pewno część ludzi nie ma powodu do tego, żeby to robić i korzysta z tego czy dla zabawy, czy dla chęci wzbogacenia się, bo zawsze jacyś oportuniści się znajdą. Ale dla wielu osób, które biorą udział w niszczeniu mienia, głównie wielkich korporacji, to jest objaw frustracji z tego, że nic w ich życiu się nie zmienia. No bo dobrze w USA to. Bo USA fajnie wygląda tylko w filmach, nie? a w rzeczywistości to jest najbogatszy kraj trzeciego świata. No ale nie będę się na ten temat jakoś szczególnie rozwodził. Jakby, może rozmowę na ten temat kiedyś poruszać z jakimś gościem w, w, w Zróbkaście. Natomiast co dalej z samym CrossFitem? Bo, bo też takie się teraz pojawiają pytania. No, ci wszyscy zawodnicy i to tacy naprawdę topowi z absolutnie najwyższych szczebli podium, najwięksi partnerzy biznesowi kręcą noskiem. Co z tym CrossFitem? Czy CrossFit się skończył? No. Tego bym aż tak bardzo nie ryzykował stwierdzenia, że CrossFit umrze tak zupełnie i zniknie, szczególnie, że Glassman od mniej więcej czy crossfit, HQ, od mniej więcej dwóch czy trzech lat bardzo mocno inwestuje w ekspansję w Chinach, a w Chinach to mają pewnie wywalone wory na to, co się tam, co Glassman napisał na temat yy, czy, czy czarnoskórych yy, Amerykan, Amerykanów. Amerykan? No wiecie o co chodzi. I to też nie jest tak, że teraz absolutnie wszystkie afiliacy zrezygnują, że ludzie przestaną chodzić na crossfit. No nie, to na pewno będzie odczuwalne, bo reakcja jest bardzo duża. I to nie jedna osoba, tylko bardzo dużo osób. I tych naprawdę najbliżej związanych z crossfitem. Yy, I też taka, taki się z komentarzami takimi spotkałem, że teraz to dopiero wychodzi, że ten crossfit to w Stanach, to jest dla takich białych redneków, republikanów. No niekoniecznie, no bo, yy, a czy, o ile tak? W sensie ogólnie tak można powiedzieć, nawet patrząc, nie wiem, Bridge Froning, Bailey, bardzo wierzący z południowych dziś stanów, tacy bardzo, jak to tradycyjni, tradycyjne wychowanie, i tak dalej. To oni wszyscy się temu wszystkiemu sprzeciwili, przy okazji, cytując Biblię w 17 miejscach. Więc to też nie do końca tak, że to, to, nie, to nie wyszła ich republikańskość czy rednekowość. Tylko Glasmana słama z butów i tyle tak by tak, to też bym tego w ten sposób yy, nie mieszał no, na pewno część osób się to te stwierdzenia Glassmana spodobały ja to znam nawet właścicieli jednego klubu w Warszawie którzy pewnie szampana tworzyli jak tylko kurwa się o tym dowiedzieli. Yy, no. No ale w każdym razie teraz będzie o którzy powiedzmy, nie powiem. Ehm, czy to jest koniec CrossFitu? Nie, to nie jest koniec CrossFitu, natomiast na pewno będzie to bardzo odczuwalne. Nie mam bladego pojęcia, jak będą wyglądały gamesy w tym roku, ale one nawet już wcześniej przed tym całym zamieszaniem nie zapowiadały się na jakoś wyjątkowo rewelacyjne. Ponieważ, no mi się, że z, przez koronawirusa są pozamykane granice, więc prawdopodobnie większość zawodników yy, spoza USA by nie dojechało, więc to byłyby zawody dla Amerykanów w 90% strzela. I może Kanadyjczyków. Nie wiem, jak oni tam mają granice między sobą otwarte. Więc to nie byłoby takie games jak były w zeszłym roku. Miały być te gamesy przeprowadzone na farmie u Dave'a Castro, a nie w Madison, tak jak w ostatnich latach, właśnie ze względu też na koronawirusa. Więc to nie byłyby takie na 100% te gamesy, ale jakieś by były. Czy one teraz będą przeprowadzone? No, Rogue się niby nie wycofał, czyli cały ten sprzęt, te. te, te Kettle i te wszystkie te pierdolety, te sztangi to wszystko będą mieli. No da się te zawody przeprowadzić, ale ile osób będzie chciało wziąć w nich udział w tej chwili ciężko jest powiedzieć. Jak to się w dłuższym okresie odbije na modelu biznesowym? No z jednej strony można powiedzieć, bo mówiłem wcześniej, że to się pewnie odbije w dużym stopniu na takich rynkach jak Stany na pewno, na pewno w Stanach. Pewnie na innych rynkach anglojęzycznych, no ale na przykład w Europie, tak jak wiem w Polsce, no pewnie większość ludzi będzie miał wyjebany wentyl, więc sobie pieniążki z Polski, nie wiem, z Niemiec, skądkolwiek, skądś tam sobie będą lecieć Prędziś z prędzej niż z Niemiec. Yy, natomiast pamiętajmy o tym, ile jest afiliacji w Stanach, jak wielki to jest rynek, ile tam jest klubów, który, z których każdy tą większość płacą te 3000 rocznie. Więc. Yy, Duży spadek w Stanach, to jest ogromny spadek w sumie. W sensie w Polsce możemy wszyscy nawet po dwie afiliacje teraz płacić. A to, ale że tam ci ludzie, którzy mają po kilka boksów rezygnują z tych afiliacji, to to będzie bardzo odczuwalne. Glasman ogólnie odkleja się od rzeczywistości już od jakiegoś czasu. To już kiedyś już miałem nie jeden podcast na ten temat, jednego Mare'a porannego. Na temat tego, że idzie w złą stronę, jeżeli chodzi o promowanie crossfitu, bo fajnie, że się zainteresowali tym, żeby pójść w kierunku zdrowia troszeczkę bardziej, a troszeczkę się odsunąć od tego e, profesjonalnego sportu, może odsunąć w tym sensie, żeby on nie był w pierwszym szeregu. Natomiast profesjonalny sport nie był przez ostatni rok przynajmniej, a moim zdaniem dwa lata, nie był w, nawet w drugim szeregu, no, nawet nie był w trzecim szeregu, ja nawet nie wiem, czy on był w jakimś szeregu, on gdzieś, urwa w szafie był. Jeśli go tam trzymali, i on się tam dogorywał powolutku. Yy, I pff, no zobaczymy, co będzie dalej. No. Nie, 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 nie jestem ani. Znaczy. Miałem takie rozmowy, nawet już. Bo to, się, to się wydarzyło wszystko wczoraj, ale ja już miałem tyle rozmów na ten temat, że. O Jezus Maria. Ale tak rozmawiałem z kilkoma osobami, że to może się w sumie dobrze skończyć dla nas. Bo nawet jeżeli powiedzmy, by się ten rook yy, nie dogadał z, z, z CrossFitem, to i, i nie ma riboka jako tego głównego sponsora, bo też bym, o, to Nike się, Nike się, nie zainteresuje. Nie wiem, czy słyszeliście, słyszeliście o takim panu, który się nazywa Colin Kaepernick, nie Kopernik, Kapernik. On jest futbolistą amerykańskim. Już nie pamiętam, ile to było lat temu, chyba 3 lata temu to było. Eee, właśnie też w związku dokładnie z tym samym, co dzieje się w tej chwili, czyli w związku z protestowaniem przeciwko brutalności policji, Colin Kaepernick, no tam w Stanach przed każdym meczem na hymn. W trakcie grania hymnu przyklękał na jedno kolano. W, w akcie takiego protestu, że nie podoba mu się taka sytuacja, jaka jest. No, w Stanach zostało to odebrane bardzo słabo przez wiele osób, ze względu na to, że tam no, jest, no, że trzeba stać na baczność, tapkę zdjąć itd. Tak dalej, tak dalej. On, on klękał. No i wsiedli na niego jak na burą sukę. Miał potem problem, żeby w ogóle z jakąś drużyną podpisać kontrakt, i chyba nawet nie grał przez jakiś czas. No, niestety nie wyznaje się za bardzo w futbol amerykański, więc też takich szczegółów nie, nie znam. Natomiast to, co tu jest ważne w kontekście Nike'a, to jest to, że Nike się od niego nie odciął. Wręcz przeciwnie. Nike nagrywał z nim takie spoty, właśnie nie wiem, jak to nazwać równościowe. No, z, z braku innego słowa tak to określę. Um, tylko że tak w ogóle Nike kręci bardzo dużo takich spotów, właśnie, że everybody's welcome, inclusivity, że wszystkie kolory tęczy, że kobiety super, w ogóle siła. Większość tych spotów do nas, nie, do Polski, nie dociera. W sensie one nie są wspierane gdzieś w telewizji, więc one nie istnieją w szerokiej świadomości i społeczeństwa. Tylko jak ktoś sobie wygrzebie na YouTubie, to zobaczy. Więc sobie ludzie nawet z tego do końca nie znają sprawy. Nike jest bardzo postępową firmą. W postępowym sensie tym takim właśnie, tych lewicowych takich zapędów równościowych i tak dalej, przeciwko którym ja nie mam absolutnie nic, żeby była jasność. Um, żebyście widzieli, czy dać mi lajka, czy kurwa. Nie. Um, więc Nike też się nie zainteresuje w chwili obecnej, po takich po takiej sytuacji, jaka miała miejsce. Bo też pamiętajmy, że może, 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 może gdyby była ta pandemia koronawirusa, ale nie było tej śmierci George'a Floyda teraz i nie było tych zamieszek i by tak wszyscy na tych szpilkach nie, nie, nie żyli, to może nie byłoby aż takiego odbioru tego tweeta. Może nie. Na pewno wielu osobom się to nie spodobało, byłyby jakieś posty, że słabo, że Greg, hej, weź ogarnij się, ale może nie byłoby aż tak hardkorowo. Natomiast tam jest tak napięta sytuacja, tam się dosłownie wali i pali, że słaby, słaby żart że, no, że taka reakcja po prostu wystąpiła, To po prostu się złożyło kilka na to yy, czynników. No. Yy, ja widzę to tak, że to może się dobrze. Tak jak mówiłem, rozmawiałem z kilkoma osobami, że to może się dobrze skończyć dla sportu, ponieważ no, mamy tutaj taką dziwną sytuację, że crossfit to jest prywatna własność. Ona należy do Grega Glassmana. To, tak jakby piłka nożna należała do jednej osoby. No można powiedzieć, że tam Platini, że tam FIFA, ale to, to jest w dalszym ciągu organizacja Platiniego, można odwołać. To nie jest jego prywatna własność. On jest tam prezesem, czy jak tam prezydentem, czy jak tam się nazywa ta jego funkcja, którą on pełni sekretarza. Nie wiem, kurwa, sekretarką, nie wiem. Natomiast tutaj to jest prywatna własność jednej osoby, to jest prywatna firma. Nie można nawet nazwy CrossFit używać tak oficjalnie, nie płacąc im za to przez to, no, co co Se Glasman wymyśli to się dzieje właśnie były, było to całe zamieszanie z odwołaniem regionalców no moim zdaniem te sankcje ale też tak nie do końca Fajne były te regionalcy no a w momencie kiedy teraz ludzie się może trochę od tego crossfitu odsuną może oni będą mieli jakieś problemy z dużymi sponsorami żeby takie duże zawody zorganizować ja bardzo i to już od dłuższego czasu nie tylko teraz ale już od dłuższego czasu bardzo z takimi rumieńcami na twarzy patrzę w kierunku firmy Rogue, która z Crossfitem jest związana od, no od zawsze, tak powiedzmy, że od zawsze. Która jest ogromną firmą w tej chwili, która sobie świetnie radzi i świetnie sobie nawet radzi teraz w dobie koronawirusa. Oni są jedną z niewielu firm w Stanach, która zatrudnia cały czas, a nie zwalnia. Um, oni są bardzo dobrze doświadczeni w organizacji zawodów, no bo umówmy się, że oni, no przecież, gamesy współ. Organizowali przez tyle lat przez wszystkie te klatki, ten Zeus, ta ogromna klatka, która tam była na tym boisku, wszystkie sztangi, no wszyscy, praktycznie oni dostarczali cały sprzęt sportowy na zawody, więc to, to jest dla nich najmniejszy problem znowu to zrobić na własną rękę. Jeżeli chodzi o organizację dużych zawodów w ogóle, no przecież zawody Strongmanów, powerlifterów, yy, to, nie, to nie jest najmniejszy problem dla nich coś takiego samemu zrobić. Greg Glassman w zeszłym roku rozniósł na części pierwsze cały dział mediowy CrossFit HQ. Pozwalniali po prostu wszystkich. Co to za problem dla nich teraz tych ludzi zatrudnić nawet, że jeżeli chcieliby też robić tak, jak to było kiedyś przez CrossFit robione, tak in-house'owo wszystko, tak. Więc ja patrzę tutaj w bardzo takich pozytywnych, znaczy przez chwilę będzie chujowo, ale mi się, że w tym roku i tak jest chujowo ze względu na koronawirusa i to, że nie ma wielu zawodów, nie ma jak pojechać, bla, bla, bla i tak dalej. Hmm. Więc przez chwilę będzie słabo, bo nie będzie wiadomo o co chodzi, ale z tego się może urodzić coś fajnego. Może się urodzi jakaś federacja na zasadzie takiej właśnie bardziej zorganizowanej jakiejś, że będą jakieś lokalne, krajowe związki sportów funkcjonalnych, coś na zasadzie PZPN, o Boże, tylko żeby nie jak PZPN, ale wiecie o co mi chodzi, nie? Może rok po prostu przejmie to, może się GRID rozwinie, który na początku na... większość ludzi pewnie nawet nie wie, co to jest GRID. No. Jest, są takie zawody, jak ktoś mówi, no, zawody. Drużynowe, o, tego słowa brakowało. No, takie skomplikowane słowo. Zawody drużynowe w Stanach są prowadzone. Nie, nie jest używana nazwa crossfit, bo oni tam nie, nie, nie płacą crossfitowi za to, ale to jest de facto taki trochę crossfit, taki w takiej śmiesznej formule. Trochę może to się w jakiś sposób rozwinie. Moim zdaniem, czy to będzie trwało rok, czy dwa, coś dobrego z tego wyjdzie. Może się Grek ogarnie, może Grek przejdzie na emeryturę. On ma już 67 lat. Może on sobie przejdzie na emeryturę, on sobie będzie te dzięki tam, będą mu tam spływać. Drinki sobie będzie popijał, a ktoś inny będzie to prowadził. Może Dave Castro. Ja ostatnio do Dave'a Castro mam coraz większy sentyment. Tak jak kiedyś na niego najeżdżałem, jak na burą sukę. To ja go, to ja go lubię, a teraz go lubię. A teraz to ja go lubię akurat. No tak. Więc no tak wygląda ta sytuacja. Czy to było. Czy ten tweet był rasistowski, czy nie? No to każdy musi sam sobie to odpowiedzieć. Yy, moim zdaniem był. Natomiast to, to, że ja tak uważam, wynika z tego, że ja się od naprawdę lat długich, 15-20 bardzo interesuję tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jak wygląda dynamika społeczna w tym kraju. Nie mogę powiedzieć, żebym był na, na tym punkcie specjalistą, ale wiem sporo. Mam całkiem niezłe poczucie dotyczące tego, co tam się dzieje i jak te nastroje mogą w tej chwili wyglądać i rzeczy, które dla nas są absolutnie niewinne, absolutnie w ogóle o co chodzi za ten problem? Tam są postrzegane zupełnie inaczej. Pomyślcie sobie o tym w ten sposób. Nawet jeżeli jesteście niewierzący, nie chodzicie do kościołu, to wiecie dobrze, że jak ktoś po Janie Pawle II pojedzie, ale tak pojedzie, u Jezus, morio, Tak pojedzie po prostu, kurwa, bez hamulców, nie? To nawet w takiej osobie niewierzącej, no nie w każdej, ale w większości będzie takie, u, ej, u, 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 nawet jeżeli was to rzeczywiście nie obraża wtedy czujecie, dlaczego wiele osób może to obrazić. Bo to jest takie nasze bardzo po prostu, tak? To jest takie specyficzne dla Polski. Takie coś, nie? To papieża Polaka, jak można coś złego powiedzieć, nie? I u nich to jest trochę coś w tym stylu. W sensie, oni jak coś powiedzą złego na Jana Pawła II, to powiedzieli coś złego na Jana Pawła II. I tyle. Papież jak papież. Było wielu, będzie wielu kolejnych. Tak jest ich myślenie, nie? Dla nas to jest zupełnie co innego. I tak samo dla nich tego rodzaju stwierdzenia, tego rodzaju porównania ma z, mają totalnie, ale to zupełnie inny wydźwięk niż mają dla nas. Dlatego nam jest to tak ciężko zrozumieć. I tak, tak to wygląda, kochani. Zobaczymy, jak się sprawa będzie rozwijać dalej. Mam nadzieję, że rozwinie się dobrze. Czy znaczy, mój idealny scenariusz jest taki. Bo też ktoś mi zadał, pisał do mnie, no chyba na Instagramie, i zadał mi pytanie: czy Greg Glassman jest jedynym właścicielem crossfitu jako marki, czy tam, nie wiem, mogą, jest jakiś zarząd, który może go wywalić? Nie mam bladego pojęcia, nie miałem czasu tego sprawdzić. Jak ktoś z Was wie, to bardzo proszę, nie wiem, w komentarzu o taką informację, sam się chętnie dowiem. Bo przed wieczorem, albo może nawet jutro, nie będę miał, do jutra nawet nie będę miał czasu tego samemu sprawdzić. No fajnie by było, żeby go po prostu odsunęli, żeby sobie ten crossfit został. No ja mam strasznie duży sentyment. Do tej nazwy, do tego sportu. Z drugiej strony wolałbym, żeby to się troszeczkę bardziej zdemokratyzowało i była trochę większa wolność w używaniu tego słowa, a nie, że to jest gdzieś tam w czyichś jakichś prywatnych rękach. No ale z drugiej strony, no, na kolejny podcast materiał. No, mam nadzieję, że będzie dobrze. Kocham Was bardzo. Buziaczki, jeżeli Wam się podobało, łapka w górę, udostępnijcie to proszę gdzieś nie wiem gdzie. Mam je, pokaż. Nie wiem. Pozdrawiam. Pozdrawiam bardzo serdecznie.